Wiosna w pełni w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Wolne wybiegi już są również pełne. No i pełne niespodzianek, ponieważ do naszego ogrodu przybył właśnie samiec jaguara, bo jaguarzyca Jana już tutaj od jakiegoś czasu była. No i też dzisiaj można, od dzisiaj można oglądać je na wolnym wybiegu. Proszę powiedzieć, bo ten jaguar jest oczywiście centkowany, Jana jest ciemna i tych centków tak nie widać. O Janie już rozmawialiśmy, ale skąd przyjechał do nas jaguar, jak się nazywa, ile ma lat? Jest to jaguar, który przyjechał do nas z Bordeaux we Francji. Jest czyli bardzo Francuz. Młody. Francuz, ma niespełna 2 lata. Jest nieco młodszy od Jany. Na imię ma Juma. I jest w typie takim, że tak powiem, oryginalnym, najczęściej występującym, czyli jest w centki. Ponieważ jak już wiemy, Jana jest ciemnym jaguarem, czarnym, ale w tym słońcu, w którym ją dzisiaj zobaczyliśmy, także wspaniale centki są widoczne. Proszę powiedzieć, bo one są w tej chwili na oddzielnych wybiegach i to są takie normalne procedury zapoznawcze u wielkich kotów. Ile one będą oddzielone, ile one mają czasu na to, żeby jakby na tyle się zapoznać, że będzie można próbować je połączyć? To akurat jest bardzo indywidualne, jeśli chodzi o zwierzęta, szczególnie o drapieżniki. Tutaj należy zachować pełną ostrożność, nie łączyć za wcześnie. Musimy zauważyć jakieś takie przyjazne zachowania wobec siebie. I mam nadzieję, że nie będzie to długo bardzo trwało, ponieważ oba koty są bardzo młode, w bardzo podobnym wieku. Ale jednak musimy zachować ostrożność i będziemy ją łączyć dopiero wtedy, kiedy same tego zechcą. Ja tutaj zaobserwowałam już przez chwilę, że chłopak jest bardziej taki stonowany, wyważony, a dziewczyna, jak to wielkie koty, bo podobnie było u tygrysów, jest naprawdę dzika, wyskoczyła tutaj na ten wybieg, ona jest taka bardziej charakterna. Czy pani też już widzi taką różnicę? Jakie są między nimi różnice charakterologiczne? On jest bardzo ostrożny. On jest ostrożny, on w tej chwili tylko wygląda z szybra, wychodzi do połowy. Raz zdarzyło się, że wyszedł cały z pomieszczenia wewnętrznego, ale natychmiast do niego wrócił. Także możemy przez kilka godzin, a może przez kilka dni oglądać go tylko w tym szybrze. Natomiast samica rzeczywiście obeszła cały wybieg, dokładnie go poznała. Spróbowała już, czy trawa na jej wybiegu jest pyszna. Czyli ma zachowanie takie typowe, jak nasze koty domowe. No zakładam, że trawa jej smakowała, ale proszę powiedzieć parę słów o diecie jaguarów. Co one jedzą? W skład diety jaguarów wchodzi przede wszystkim wołowina, ale to jest tylko część, ponieważ oprócz tego dostają jeszcze króliki, wątroby, szczury, także czasem rybę, ponieważ są to zwierzęta zamieszkujące Amerykę Południową i polujące w wodzie. Także w naturalnym środowisku z całą pewnością w skład ich diety wchodzą także ryby. Nie tylko te, które gdzieś woda wyrzuci na brzeg, tylko także te, które są aktywnie łapane przez nie w wodzie, ponieważ jest to jeden z niewielu kotów, drugim takim jest tygrys, no i jeszcze jest to takie niewielkie koty, które dobrze pływają i potrafią polować w wodzie. No Diego już parę razy mieliśmy okazję widzieć w wodzie, jeśli ktoś tutaj przychodzi systematycznie, a tutaj też jest oczko wodne, więc jest szansa, że zobaczymy jaguary w wodzie, pływające. Tak, taką właśnie mamy nadzieję, przy czym mamy też pewne doświadczenia, ponieważ wiele lat temu mieliśmy parę jaguarów i młode jaguary, które wychowywały się na dużym wybiegu, który jest tutaj obok nas, potrafiły skakać do wody, nurkować i wspaniale pływały. No właśnie, bo przypomnijmy, bo to jest odtwarzanie tych wielkich kotów u nas w ogrodzie zoologicznym. Jaguary już tutaj były. No i ile lat czekaliśmy tak naprawdę, żeby pojawiły się znowu? No zupełnie niedawno padła Bora, która miała ponad 20 lat, więc jakby dożyła swojego wieku, takiego maksymalnego w ogrodach zoologicznych. Dokładnie nie wiem, ale to nie był długi czas, gdy już wiedzieliśmy, że będzie mieć następny jaguar. To proszę jeszcze przypomnieć, ile takie jaguary, jeśli uda się, że one się sobie spodobają i będzie szansa na jakieś młode, gdzie mocno kibicujemy, ile takich jaguarów przeciętnie rodzi się w miocie? Najczęściej 2 albo 3, ale są znane także mioty złożone z 4 młodych, przy czym jest to bardzo rzadko. Zdarzają się także mioty z jednego, ale najczęściej są 2-3 kociaki. No i jaka jest szansa na umaszczenie? No bo mama czarna, tato centkowany. Jak to wygląda u tych małych jaguarów? Też się rodzą różnorakie? Mogą się urodzić różne, ponieważ Jana ma centkowane rodzeństwo.
Drodzy Państwo, naprawdę w Ogrodzie Zoologicznym jest przepięknie, no i to niezwykła okazja, bo to jest pierwszy weekend przed nami, gdzie można oglądać jaguary, te nowe jaguary, które już tutaj u nas zamieszkały, na wolnym wybiegu, hasające po przepięknym wybiegu, być może pływające w wodzie, więc serdecznie zapraszamy do odwiedzania Ogrodu Zoologicznego, gdzie wszystkie zwierzęta już można podziwiać praktycznie w naturze.